Opowiem wam krótko o takiej bardzo młodej dziewczynie, która postanowiła, że będzie chodziła po ulicach pewnego miasta i będzie uzdrawiała. Była młodą dziewczyną w wierze. Bardzo młodą. I kiedy położyła na pewnego człowieka ręce i nakazała chorobie się wycofać i powiedziała do niego, że jesteś uzdrowiony, to był niezbawiony człowiek. On nie został uzdrowiony. I spotkał ją później i miał do niej pretensje. Nie zostałem uzdrowiony. I ona kiedyś w ogóle opowiadała to, co powiedziała, że jako młoda wierząca zawsze była przerażona tego pytania. Co będzie, kiedy ktoś nie zostanie uzdrowiony i zada mi to pytanie? I posłuchajcie, do wszystkich was, którzy chodzicie, uzdrawiacie, ewangelizujecie, musicie wierzyć w to, że Duch Święty, Duch Mądrości jest w was. I ona, jako taka młoda usługująca, stanęła przed tym człowiekiem i mówi tak: ale dlaczego pretensja do mnie? To nie ja uzdrawiam. Zbadaj życie tego, który powiedział, że w jego ranach i w jego sińcach jest twoje uzdrowienie. Ten człowiek wtedy wziął ulotkę, pojawił się w kościele, postanowił, że zbada temat, dlaczego nie został uzdrowiony. Przyszedł do kościoła, oddał życie Jezusowi i został uzdrowiony.